Cześć, tu Ernest! Wczoraj Fortnite ujawniło nam kolejne zwiastuny, tym razem 3 zamiast 4. Na początek mały spoiler, będzie wybuchowo. Około 14 Fortnite na swojego Twittera wstawiło takie oto zdjęcie. Zacznijmy od tła, wzmocnienie. W tle pierwszego wtorkowego zwiastuna widać miejsce bardzo podobne do paskudnej przystani. Jednak to jest nowa miejscówka. Na następnych zwiastunach lepiej to będzie widać. Dlatego teraz przejdźmy do warstwy z tekstem. Możemy tutaj wyczytać słowo zagrożenia w różnych językach. To słowo pasuje do dynamitu, który jest kolejnym modelem zeskanowanym przez agencję. Dynamit to dynamit. Wybucha. Dynamit był już w Battle Royale w 6 sezonie. Został usunięty w 9 sezonie i do dzisiaj nie wrócił na pole walki. Jestem ciekaw, czy ten zwiastun zapowiada ogólnie coś wybuchowego, na przykład event, czy może po prostu powrót starego przedmiotu. W temacie takich mniejszych ciekawostek, to na oficjalnym Discordzie Fortnite jest teraz dwóch agentów. Jeden to ten z pierwszego zwiastuna, a drugi agent jako zdjęcie profilowe ma dynamit. Czy to może być wybuchowy agent? W jednym z telefonów jest wzmianka o specjalistach od wybuchów. Drugi wtorkowy zwiastun pojawił się o 19:00. Przedstawia zbiornik z płynnym gazem. Takie zbiorniki są na obecnej wyspie. Słowo zagrożenie jak najbardziej też do nich pasuje. Po uderzeniu takiego pojemnika wybucha on po kilku sekundach. Czyli znowu motyw wybuchów, ale tym razem jest przedstawiony przedmiot, który już jest w grze. Z jakiegoś powodu fragment tego modelu jest rozpikselowany. Tutaj mogło być logo Alter lub Ego. To też może symbolizować wybuchową sprzeczkę między tymi dwoma organizacjami. Co ciekawe, te złote odłamki można ułożyć w taki oto sposób. Powstaje wtedy logo podobne do logo drużyny superbohaterów z 4 sezonu. Ale jeśli dobrze pamiętam, to w 4 sezonie bohaterowie byli tylko częścią filmu kręconego na wyspie. Coś jak Avengers dla nas. Może doczekamy się powtórki z nagrywania filmu i ujrzymy powrót Karbida i Omegi w nowym wydaniu. Dlaczego by nie? Na tym zwiastunie nie ma niczego ciekawego w tle. Taką animację zobaczy każdy, kto wejdzie teraz do gry. To kolejny zwiastun w formie krótkiego filmiku w grze. No i słuchajcie, na finalny trzeci zwiastun zrzucono nam dosłownie bombę o nazwie Kaboom. Jestem ciekaw, jak to zostanie wykorzystane w grze. Bomba Kaboom może być nowym nalotem, który był już w grze, ale działał w ten sposób, że w zaznaczone miejsce leciało mnóstwo mniejszych rakiet. Jak już mówiłem, te zwiastuny mogły tylko symbolizować wybuchową akcję w drugim sezonie. Niekoniecznie musi to być nowa broń dla graczy. W takim razie rakieta Kaboom leżałaby może w jakiejś bazie na wyspie. Może w skarbcu? W pewnym momencie zostałaby ona użyta na jednej z organizacji. Inną możliwością są naloty, podobne do tych, które są w PUBG-u. W PUBG-u jest nowa mapa, która raz na jakiś czas jest niszczona przez naloty. Pamiętacie jeszcze o systemie fizyki Chaos? System fizyki Chaos został stworzony do destrukcji otoczenia. Ja widzę duży potencjał na event w drugim sezonie. W świetle tego, co Fortnite przedstawił na tych zwiastunach, wydaje mi się, że będzie dużo wybuchów. Nic dodać, nic ująć. Co ciekawe, kilka aktualizacji temu do plików gry dodano lotnie w bardzo wczesnej wersji o nazwie TNT-na. W następnej aktualizacji została ona usunięta, ale na chwilę była. Model tej lotni jest bardzo podobny do modelu bomby Kaboom. Może bomba Kaboom będzie też jako lotnia w karnecie. Teraz tło. Pierwszy i trzeci zwiastun łączył się w całość. Tutaj już o wiele lepiej widać miejscówkę, którą ujawniono częściowo na pierwszym zwiastunie. I to już mi wygląda na Oil Rig, czyli platformę wiertniczą. To miejsce jest podobne do paskudnej przystani, ale to, co zaraz wam pokażę, powinno rozwiać wszelkie wątpliwości. Spójrzcie tutaj. Po odpowiednim dopasowaniu tego szkicu do obecnej mapy, ujawnia nam się lokacja nowej miejscówki. Zobaczcie sami, platforma wiertnicza, która jest widoczna w tle tego zwiastuna, będzie znajdowała się dokładnie tutaj, niedaleko siorbanych szuwarów. To nam potwierdza, że na mapie rzeczywiście będzie Oil Rig, czyli platforma wiertnicza na wodzie. Przy okazji nasunęła mi się taka myśl, może bomba Kaboom uderzy właśnie w to miejsce? Jak już jesteśmy w temacie nowych miejscówek, to wróćmy do tego oto zwiastuna. Jeśli odpowiednio na obecną mapę nałożymy poniedziałkowy szkic, to wyjście z góry zdaje się być po drugiej stronie? Dziwne. Ten okrąg za to prawdopodobnie drugie nowe wejście do tajnej bazy. W moim poprzednim filmiku wspomniałem wam o tym, że na trzecim poniedziałkowym zwiastunie na górze widać coś, co wygląda na ogromny, okrągły otwór. Jakieś wejście do bazy Alter. Czy to nie jest przypadkiem to?
Przy okazji potwierdziło się to, że każdy trójkącik oznacza jedną sesję zwiastunów. Dzisiaj w środę będzie ostatnia sesja zwiastunów. Powinna zakończyć się o pierwszej. To chyba tyle na temat tych zwiastunów. A w Chinach gracze mają swój własny event. Z jakiegoś powodu sezon w chińskim Fortnite zaczyna się dzień później. Zapowiedź tego sezonu też jest inna. Na chińskim launcherze Fortnite można odwiedzić taką oto stronę. Codziennie tutaj będą do odkrycia podpowiedzi co do nowego sezonu. Po odkryciu wszystkich podpowiedzi można otrzymać 200 fodolców za darmo. Po prostu za obecność podczas tego mini-eventu. Nic wielkiego, naprawdę. Ale jestem ciekaw, co u nich będzie tym finalnym zwiastunem, który ma być jakiegoś typu raportem wywiadowczym. Tak samo jak w przypadku innych chińskich eventów, my się czegoś takiego nie doczekamy. I nie oczekujcie 200 fodolców za darmo na start sezonu. I to w sumie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.